Spot rozpoczyna się pełnoekranowo-planszowo w kolorach niebieskim, zielonym i białym. Wypełnia ją grafika, przedstawiająca uproszczony widok krajobrazu w postaci domków, nad którymi unosi się dym, drzew i chmur, a tło tworzy gradient przechodzący od koloru niebieskiego do zielonego. Centralna część obrazka jest otoczona białą ramką, przypominającą kształtem smartfon. Pod górną krawędzią ramki znajduje się tytuł odcinka Śląskie. Zmieniamy złe nawyki w skuteczne działanie, a na prawo krawędź nachodzi figura, kształtem przypominająca przycisk w aplikacji, z hasłem kampanii Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre i ikonę chmury. Biały pasek w dolnej części planszy zawiera logo funduszy europejskich z nazwą programu, to jest program regionalny, biało-czerwoną flagę Polski, a obok napis Rzeczpospolita Polska, logo województwa śląskiego z napisem Śląskie oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu, to jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo, pod trzema pierwszymi logotypami, informującymi o źródłach finansowania, znajduje się informacja kampania informacyjno-edukacyjna w ramach projektu InfoSmog, realizowanego przez województwo śląskie w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Ponadto pod ikoną Unii Europejskiej ułożone są obok siebie dwa logotypy partnerów kampanii, którymi są Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Po zniknięciu planszy początkowej widać graficznie przedstawiony park z ławkami i drzewami oraz umieszczonymi w tle domami, nad którymi unosi się dym z kominów. Na pierwszym planie widać głównych bohaterów, spacerującego mężczyznę i kobietę w ciąży, idących wzdłuż alejki w parku. Następuje zbliżenie na bohaterów spotu. Mężczyzna o ciemnobrązowych włosach jest ubrany w jasno-niebieski golf, granatowy płaszcz i buty oraz niebieskie spodnie. Kobieta o jasnych włosach ma na sobie granatową, długą sukienkę i buty oraz jasnozielony płaszcz. W tle widać budynki z dymiącymi kominami, a nad kobietą i mężczyzną pojawia się pomarańczowa ramka z ostrzeżeniem alarm smogowy i migającym znakiem ostrzegawczym. Kobieta trzyma w lewej ręce smartfon, a na ekranie pojawia się dymek rozmowy z wiadomością, którą do kogoś wysyła, znowu alarm, nie przesadzajmy z tym smogiem oraz jej awatarem ze zdjęciem podpisane imieniem Monika. Z prawej strony przychodzą dwaj kolejni bohaterowie. Jeden z nich to lekarz, ma okulary, brodę, niebieski sweter założony na koszulę, granatowe spodnie i niebieskie buty. Na szyi ma założony stetoskop, a na ramionach biały, lekarski fartuch. Po prawej stronie lekarza stoi naukowiec. Ma ciemnobrązowe włosy, ciemnogranatowe spodnie, niebieskie buty, zielony golf z grafiką planety, a także zieloną bluzę. Nad naukowcem pojawia się dymek z wypowiedzią: najlepsza postawa to nie lekceważyć i nie panikować. Zobacz dlaczego. Tło staje się pozbawione szczegółów, dotychczasowe kontury zostają wypełnione przez kolor niebieski i zielony. Bohater pociąga za uchwyt u góry, który właśnie się pojawił i pociągając go, ściąga w dół dużą, jasno-niebieską planszę, która znajduje się z tyłu za wszystkimi bohaterami. Po lewej stronie planszy widać kontury ciała człowieka w kolorze białym i kolejno pojawiające się części ciała, takie jak mózg, płuca i układ rozrodczy, na pomarańczowo, serce na czerwono oraz układ pokarmowy na zielono. Nad lekarzem pojawia się dymek, sugerujący wypowiedź mężczyzny, z którego można odczytać: badania naukowe dowiodły, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem źle wpływa na cały nasz organizm. Wraz z kolejną wypowiedzią lekarza, widoczną w dymku, przed smogiem chrońmy szczególnie kobiety w ciąży, osoby starsze, małe dzieci i osoby chore. Na jasno-niebieskiej planszy pojawiają się chłopak zażywający lek, kobieta w ciąży, para dzieci i para seniorów. Następuje zbliżenie na lekarza i naukowca. W pomarańczowym dymku na lewo od lekarza pojawia się wypowiedź: podczas alarmu smogowego ogranicz przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum. W dalszej kolejności występuje powrót do widoku sprzed pojawienia się lekarza i naukowca. Para głównych bohaterów spaceruje po parku. Kobieta w ciąży trzyma smartfon w ręce. Na ekranie pojawia się dymek z wizualizacją widoku ekranu jej telefonu. Widać tam okrągły awatar ze zdjęciem kobiety podpisane imieniem Monika oraz treść: smog stanowi zagrożenie dla zdrowia mojej rodziny. Nie mogę tego lekceważyć. Na koniec pojawia się pełnoekranowa plansza. Kolorystyka tła to gradient przechodzący od koloru niebieskiego do zielonego. W centrum znajduje się figura,
kształtem przypominająca przycisk w aplikacji, z hasłem śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre i ikonę chmury, figura taka jak na planszy początkowej, ale powiększona. Pod nią umieszczony jest napis, dowiedz się, jak zadbać o lepsze powietrze w województwie śląskim, a poniżej adresy stron internetowych slaskiesmogstop.pl i powietrze.slaskie.pl. Pod nazwami stron znajdują się, ikona Facebooka, Instagrama i YouTube'a, hasło, śląskie, pozytywna energia, logo aplikacji Śląskie Smog Stop, ikona aplikacji Google Play oraz App Store. Biały pasek w dolnej części planszy zawiera logo funduszy europejskich z nazwą programu, to jest program regionalny, biało-czerwoną flagę Polski, a obok napis Rzeczpospolita Polska, logo województwa śląskiego z napisem śląskie, oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu, to jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo, pod trzema pierwszymi logotypami znajduje się informacja kampania informacyjno-edukacyjna w ramach projektu InfoSmog. MET realizowanego przez województwo śląskie w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Ponadto pod ikoną Unii Europejskiej ułożone są obok siebie dwa logotypy partnerów kampanii, którymi są Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.